Państwu, witam. Otwieram 11. sesję Rady Miasta Piły. Stwierdzam, że na sali jest kworum. Możemy podejmować prawomocne uchwały. Witam przybyło na naszą sesję gości. Witam serdecznie wicestarostę pilskiego pana Stefana Piechockiego. A już jest. Witam zastępcę prezydenta miasta Piły pana Krzysztofa Szewca oraz zastępcę prezydenta miasta Piły panią Beatę Dudzińską. Witam wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego panią dr Mirosławę Rutkowską-Krupkę oraz radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pana Jerzego Kadu. Witam radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pana Marcina Porzucka oraz etatowego członka zarządu pana Eligiusza Komarowskiego. Witam sekretarza gminy Piła pana Romana Szarzyńskiego oraz skarbnik gminy Piła panią Ewelinę Ślugańską. Witam przewodniczących rad i zarządów naszych jednostek pomocniczych. Witam honorową obywatelkę miasta Piły panią Aleksandrę Błażejewską. Witam serdecznie zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile pana brygadiera Roberta Komarnickiego. Witam przybyłych na naszą sesję przedstawicieli jednostek organizacyjnych podległych miastu oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta. Żałuję, że Państwo tak daleko siedzą, mimo że tutaj z przodu jeszcze są miejsca wolne. Witam serdecznie przybyłych na naszą sesję przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli mediów, mieszkańców. Jest także z nami reprezentująca Państwową Inspekcję Sanitarną pani Danuta Kmiecia, którą witam bardzo serdecznie. Pani dyrektor, dzień dobry. Witam przyglądających się naszym obradom telewidzów, internautów. Witam Państwa bardzo serdecznie. Czy są propozycje do porządku obrad? Nie widzę. Bardzo proszę w takim razie pana wiceprzewodniczącego Rady Pawła Jarczaka o odczytanie informacji w sprawie protokołu z 10. sesji Rady Miasta Pił. Rzeczywiście tutaj wprawne oko przewodniczącego Pawła Jarczaka dostrzegło na sali po raz pierwszy w tym gronie nowego komendanta powiatowego Policji w Pile, pana komendanta, którego witamy serdecznie oklaskami. Państwo oczywiście proszę by mi wybaczyć, jeszcze na pamięć nie znam nowego nazwiska, ale z pewnością już do następnej sesji nauczę się. Okej. Okay. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, informacja w sprawie protokołu z 10. sesji Rady Miasta Piły, która odbyła się 25 sierpnia 2015 roku. Zanim odczytam podjęte uchwały, uprzedzę, że 59 uchwał, które głosowaliśmy w sprawie pozostawienia sprawy bez dalszego biegu w stosunku do kandydatów na ławników, będzie wyczytane jako jeden punkt. Szanowni Państwo, w obradach 10. sesji Rady Miasta Piły uczestniczyło 21 radnych. Podczas 10. sesji Rady Miasta Piły Rada podjęła 86 uchwał w sprawach następujących i tu zaliczamy również te 59 o kandydatów na ławników. W punkcie pierwszym Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr 1/4/2014 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania radnych w skład stałych komisji Rady Miasta Piły bez wyboru przewodniczących komisji. W
W punkcie drugim Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr 19/252/12 Rady Miasta Piły z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Piła. W punkcie trzecim Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 25/327/12 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2012 w sprawie podziału gminy Piła na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. W punkcie czwartym Rada podjęła uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. W punkcie piątym Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Piła do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią. W punkcie szóstym Rada debatowała i przyjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy dla ronda. W punkcie siódmym była uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Generała Sikorskiego w Pile w związku z realizacją roszczenia wynikającego z artykułu 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W punkcie ósmym Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Ojca Maria Kolbe w Pile w związku z realizacją roszczenia wynikającego z artykułu 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W punkcie dziewiątym Rada głosowała nad uchwałą w sprawie i podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Roosevelta w Pile w związku z realizacją roszczenia wynikającego z artykułu 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W punkcie dziesiątym Rada zajmowała się uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ulicy Śniadeckich w Pile. W punkcie jedenastym uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez gminę Piła od osób fizycznych pod drogę gminną. W punkcie 12 Rada podjęła uchwałę w sprawie nabycia do zasobów gminy Piła prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Ludowej w Pile. W punkcie 13 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynków użytkowych garaży na rzecz ich dotychczasowych najemców. W punkcie 14 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez gminę Piła na rzecz powiatu pilskiego darowizny nieruchomości. W punkcie 15 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie 10 miasta Piły. W punkcie 16 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych przy ulicy Naftowej w Pile. Punkt 17 to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ulicy Kaczorskiej w Pile. Punkt 18 uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Piła. Punkt 19 to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. W punkcie 20 Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę Piła od powiatu pilskiego darowizny nieruchomości. W punkcie 21 podjęliśmy uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez gminę Piła na rzecz powiatu pilskiego darowizny nieruchomości. W punkcie 22 Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych przy ulicy Batorego w Pile. W punkcie 23 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej przy Alei Powstańców Wielkopolskich w Pile. I wreszcie w punkcie 24 Rada podjęła 59 uchwał w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. W punkcie 25 uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników. W punkcie 26 uchwała zmieniająca uchwałę nr 1/8/2014 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla prezydenta miasta Piły. W punkcie 27 Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Piły na lata 2015-2024 i wreszcie w punkcie 28 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Szanowni Państwo, niniejszym stawiam wniosek o przyjęcie protokołu z 10 sesji Rady Miasta Piły bez odczytania. Dziękuję bardzo.
Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem pana przewodniczącego Pawła Jarczaka? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednomyślnie. Proszę państwa, przystępujemy do drugiego punktu porządku obrad. Jest to bardzo sympatyczny punkt, nowy w naszej historii, jubileusza pilskich organizacji pozarządowych. Postanowiliśmy oddać należytą uwagę nie tylko przedsiębiorcom, którzy świętują swoje jubileusze, ale także pilskim organizacjom pozarządowym, które cechuje wieloletnie funkcjonowanie. Pozwolą państwo, że w pierwszej kolejności dzisiaj, na dzisiejszej sesji poproszę przedstawicieli Fundacji Literackiej imienia Agnieszki Barto, która to popularyzuje twórczość genialnie uzdolnionej literacko zmarłej w wieku 12 lat Agnieszki Bartol z Wronek, oraz która to fundacja wyławia od lat i promuje młode talenty literackie już od 25 lat. Poproszę w tym momencie na scenę prezes tej fundacji, panią Zuzannę Przeworską, oraz wiceprezesa Jana Raskiego. Bardzo proszę również pana prezydenta Krzysztofa Szyfra. Dzień dobry państwu. Z prawdziwym wzruszeniem pragniemy podziękować w imieniu zarządu i Rady Fundacji Literackiej imienia Agnieszki Bartol za ten wielki zaszczyt. 25 lat, wierzyć nam się nie chce, że nasz reportaż, który ukazał się 25 lat temu w tygodniku, nie żył tyle, ile żyje zazwyczaj artykuł w gazecie, tydzień, dwa, ale przeżył 25 lat. Ocalił od zapomnienia twórczość genialnej dziewczynki, która inspiruje, która sprawia, że bardzo dużo dzieci, młodzieży rozwija talent literacki w kraju i za granicą. Kilka dni temu mieliśmy jubileuszowy koncert, który wykazał, jakie znaczenie ta fundacja, twórczość Agnieszki i nasza taka codzienna praca, jakie ma ogromne znaczenie, jaki wielki sens w życiu wielu ludzi. Ci, którzy u nas wygrywali, zdobywali laury w ogólnopolskich konkursach literackich i odkrywali własną wartość, czytając wiersze małej Agnieszki Bartol, są dzisiaj autorami tomików poetyckich, są krytykami, robią doktorat albo są już z doktoratem i to jest po prostu zadziwiające i jednoznacznie mówią, że to, kim są i ta kariera, jaką zdobywają, to dzięki
twórczości Agnieszki Bartol, dzięki fundacji i dzięki naszej takiej codziennej pracy. I Piła rozsławiana jest nie tylko w różnych zakątkach naszego kraju, ale także i za granicą, bo i w Stanach Zjednoczonych są laureaci naszych konkursów, gdzie uczą języka polskiego na podstawie naszych pokonkursowych książek i twórczości Agnieszki Bartol. I w Szwajcarii, i w Brazylii, jak Eliza Piotrowska, rodem z Piły. Także mamy wielki powód do satysfakcji i no, z prawdziwą przyjemnością i dumą chciałam serdecznie podziękować za ten wielki zaszczyt. I zacytuję sobie, jeśli zapamiętam, taki piękny aforyzm z twórczości Agnieszki Bartol. Ten aforyzm otwiera książkę Agnieszki. Agnieszko, wróć. Mamy teraz trzecie wydanie rozszerzone tej książki, jubileuszowe, piękne. Mówi się, nie patrz na ciało, ale na duszę. Ludzie jednak wolą patrzeć na to pierwsze, gdyż jest ono widzialną częścią człowieka. Ten zaś, kto chce zobaczyć duszę, musi nieźle wytężyć oczy. Więc za to, że Rada Miasta Piły dostrzegła nas w tej zabieganej codzienności, dostrzegła sens słowa i piękno tego słowa, któremu służymy wytrwale z Jankiem Arskim, z Marią Bochan i z rodziną Agnieszki Bartol. No, jest to dla nas wielkim darem, takim jakim darem była dla nas Agnieszka i ta fundacja, z którą wielu z Państwa razem z nami przeżywa tę przygodę od 25 lat. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, Nie sposób tej jesieni nie dostrzec jubileuszu zupełnie w innym obszarze naszego organizacji, która w innym obszarze funkcjonuje naszego miasta. We wrześniu odbyła się jubileuszowa 25. edycja półmaratonu Philipsa Piła, która uzyskała w tym roku rekordową frekwencję biegaczy. Półmaraton ukończyło 3901 zawodników, a głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Polskie Stowarzyszenie Biegów Ulicznych. I dlatego nie będą Państwo zdziwieni, że w tym momencie poproszę na scenę prezesa Polskiego Stowarzyszenia Biegów, pana Henryka Paskala, oraz jego prawą rękę, panią Helenę. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim na początku muszę sprostować, że organizatorem półmaratonu jest Stowarzyszenie Biegów Ulicznych, ale że tak się składa, że ja jestem również prezesem Polskiego Stowarzyszenia Biegów i tu jest taka pomyłka. Po prostu mam dwie funkcje, ale organizatorem w Pile jest Stowarzyszenie Biegów Ulicznych. I oczywiście dziękujemy bardzo Radzie Miasta, że dostrzegła naszą działalność
Pamiętam pierwszy bieg w 1991 roku. Do mety dobiegło 162 biegaczy i wtedy wydawało nam się, że to jest duży bieg, ale co roku impreza się rozwijała i w tym roku musieliśmy już prowadzić limit 3500, bo ulice miasta jeszcze może wytrzymają, ale cała ta logistyka, biuro zawodów, no już wymaga większych obiektów i tutaj już po prostu nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Cieszymy się, że możemy taką imprezę robić dla Piły, bo to oprócz biegania zdrowego stylu życia, promowania zdrowego stylu życia, to też promujemy Piłę, bo w tym roku było zawodników chyba z 20 krajów, nawet z takich krajów jak Kanada, Australia, Japonia, nie mówiąc już o krajach europejskich. A więc cała Polska praktycznie przyjeżdża tutaj do nas, bo jak patrzymy na listę startową, to z najbardziej odległych zakątków kraju przyjeżdżają biegacze. No i wracają tutaj, mówią, że w Pile się fajnie biega, jest dobra atmosfera. No, mieszkańcy dopingują. Przede wszystkim, jeśli mogę, to dziękuję mieszkańcom Piły, którzy bardzo serdecznie dopingują biegaczy i oni są szczęśliwi, że mogą tu pobiec swój rekord, bo trasa jest bardzo szybka, wręcz chyba najszybsza w Polsce. A więc cieszymy się, że taką imprezę możemy organizować. Oczywiście taką imprezę nie można by było zrobić bez wsparcia Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Policji, Powiatowej Policji, bo w tej chwili mamy współpracę z Komendą Powiatową Policji, Szkołą Policji i innym służbom, jak Zarząd Dróg, Zieleni Miejskiej, Wodociągi Miejskie, bo te instytucje nas wspierają i bez nich byśmy nie byli w stanie takiej imprezy zorganizować. Oczywiście na końcu wymieniam głównego sponsora Philipsa, firmę Philips, która jest od początku z nami. No i dzięki temu, że jest taka firma w Pile, możemy taką imprezę udźwignąć. Tutaj siedzący pan radny Marek Toboła był pierwszą osobą, właśnie pracujący wówczas w dziale marketingu. I pierwszą osobą, do której ja się zwróciłem o pomoc i nie odmówił tej pomocy i ta pomoc trwa do dzisiaj. Także dziękuję wszystkim i za to wyróżnienie. Jesteśmy no, dumni, że możemy to przyjąć od Państwa, od Rady Miasta. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy teraz do trzeciego punktu porządku obrad. Jest to informacja Przewodniczącego Rady Miasta Piły o podejmowanych działaniach pomiędzy 10 a 11 sesją Rady Miasta Piły, druk nr 288. Czy do tego punktu ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Tak, bardzo proszę, pan radny Przemysław Gawroński. Widziałem zgłoszenie. To tutaj. Coś musiało się tam... Proszę zobaczyć, czy karta jest odpowiednio włączona. Pomylone są karty. Dobrze, proszę bardzo. Zamienić te karty, czy... Nie, proszę kontynuować. A dobrze, bo to może tak ja krótko. Spotykam się obecnie z wyborcami i prowadzę kampanię wyborczą, ale to nie jest istotne. Wyborcy z Piły pytają mnie teraz aktualnie, jak to jest z panem przewodniczącym, gdyż pozostał taki niesmak, nie wiadomo czy, nie ma tej pewności, czy pan mieszka w Pile, czy pan nie mieszka w Pile i chciałbym wiedzieć, żeby móc ich upewnić w tym, że wszystko jest jak najbardziej okej. Pojawiły się jakieś artykuły w prasie i chciałbym, żeby pan jakby w tym momencie może to zdementował i jakby tutaj nam powiedział, że jest wszystko jak najbardziej okej. Dziękuję bardzo. Czy są inne głosy? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo. Wszystko jest jak najbardziej ok. Jeżeli nie ma dalszych zgłoszeń, przystępujemy do kolejnego punktu. Jest to punkt czwarty. Sprawozdanie prezydenta miasta Piły z prac prezydenta miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły, druk nr 290. Czy do tego punktu, bardzo proszę, ktoś chciałby zabrać głos? Pani przewodnicząca Wiesława Sztaba. Teraz słychać, tak? Bo pogłos leci, panie przewodniczący, górą, my tu nie słyszymy na dole. Ja może zwrócę się do pana prezydenta, ale nie widzę pana Głowskiego, jest pan szewc, to może też mi odpowie.
z 3 września, punkt 75. Ja na poprzedniej kadencji pytałam o regulację rzeki Gwdy, odchaszczenie, jak ja to mówię, tego wszystkiego. No, odpowiedź była jednoznaczna, że to nie nasza gestia, że to jest gestia centralna. No ale ja widzę punkt, w którym pan prezydent spotkał się z dyrektorem regionalnej zarządu gospodarki wodnej i rozmawiano właśnie o remoncie brzegów Gwdy. Czy to dotyczy kompleksowej, to znaczy i betonowej części, i tych zarośli, które w tej chwili bardzo się rozrosły? To jest pierwsze pytanie. 4 września, punkt 77. I tu też takie troszeczkę nowatorstwo. Pan prezydent uczestniczył w konferencji przedsiębiorcy w latach 2015-20 i tam rozmawiano o współpracy przedsiębiorców z krajami afrykańskimi. Proszę przybliżyć, co to za aspekt, czyżbyśmy my wysyłali jako przedsiębiorcy pilscy towar już aż do Afryki lub odwrotnie, więc to ciekawi mnie bardzo. A w punkcie 96, jeżeli można, a jeżeli nie, to proszę na piśmie, powołano członków komisji przetargowych do spraw zbycia nieruchomości. Jeżeli taka komisja istnieje imienna, a jeżeli można usłyszeć nazwiska, to proszę, jeżeli nie, to proszę na piśmie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Marek Tobowa. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Już w najbliższą sobotę obchodzić będziemy jubileusz 70-lecia pierwszego pilskiego liceum imieniem Marii Skłodowskiej-Curie w Pile na słynnego ulicy Ola. Spotkaniom bardzo często po wielu latach towarzyszyć będzie zapewne ciekawość, jak ta szkoła się zmieniła. Uczestnicy spotkania zapewne ciekawi będą, czy szkoła ma już tak długo wyczekiwaną salę sportową. Spodziewam się, że do mnie jako do radnego miasta może zostać skierowane pytanie, jak wygląda projekt budowy hali sportowej. Przyznam, że próbowałem znaleźć informacje na pielskich portalach informacyjnych, jednak informacji, do której dotarłem, bardzo trudno wyrobić sobie jednoznaczny pogląd, jak rzeczywiście wygląda stan przygotowań do budowy tej hali. No, powiem tak, nie chciałbym udzielić odpowiedzi, że nie leży to w kompetencji rady, że nie leży to w kompetencji prezydenta, a za szkołę odpowiada Rada Powiatu, starosta pilski. Panie prezydencie, bardzo proszę o informację na temat statusu realizacji tego projektu. Dziękuję bardzo. Czy w sprawach dotyczących sprawozdania prezydenta są kolejne zgłoszenia? Są. Bardzo proszę, pan przewodniczący Paweł Dalko. Króciutko pytanie o kwestię, o którą pytałem na ostatniej sesji, bo uzyskałem wtedy informację, uzyskaliśmy wszyscy, że to jest kwestia najbliższych kilku dni. Chodzi o realizację tych umów między MOPS-em, między Bankiem Żywności o dostarczanie tej żywności pochodzącej z nadwyżek produkcyjnych Unii Europejskiej. Pytanie jest, czy w tym tak zwanym międzyczasie coś się w tej kwestii wydarzyło, czy już jest ta umowa, czy już ta żywność jest dostarczana, czy czekamy w dalszym ciągu. Druga kwestia to kwestia techniczna, panie przewodniczący, nie wiem, prośba jest taka, z naszej strony bardzo słabo dzisiaj słychać, niewyraźnie, jest głos niekształcony i dostałem już dwie wiadomości od mieszkańców, którzy w transmisji internetowej oglądają identyczne odczucia, nic nie rozumieją, że tak powiem, jest jakiś pogłos, niekształcony głos, także. Dziękuję za tę uwagę. Dziękuję za uwagę, bardzo proszę służby Inwestparku o zajęcie się niezwłocznie tą sprawą. Dziękuję bardzo.
Czy w tym punkcie jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo poproszę, pan prezydent Krzysztof Szewc. Panie przewodniczący, panie i panowie radni. Spotkanie z panią prezes Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, panią Żmudą, to jest nowa pani prezes, zechciała się do nas pofatygować, między innymi w sprawie tej, o której pani mówiła i o którą monitorujemy od dłuższego okresu czasu, a mianowicie o wymianę wszystkich umocnień, które są na terenie miasta Piły, plus oczyszczanie rzeki. Pani prezes prosiła również o to, byśmy zechcieli lobbować u pana marszałka województwa wielkopolskiego, aby zechciał z kolei na ten cel przeznaczyć środki. Wstępny kosztorys, tak jak przedstawiła pani prezes, to jest około 20 milionów złotych na tego typu zadanie. Także wsparcie ze strony naszej uznała za na tyle istotne, że to spotkanie się odbyło. Pewnie padnie pytanie, kiedy. Na to pytanie odpowiedzieć jest bardzo trudno, bo tak jak mówię, zależy to od posiadanych przez RZGW środków finansowych i od tego, w jaki sposób środki zechce rozdysponować marszałek województwa wielkopolskiego. W każdym razie spotkanie było nadzwyczaj udane. Tak bym to określił. Są trzy projekty, które RZGW ma w planie realizować. Właśnie jednym z tych projektów jest wymiana nadbrzeży i oczyszczenie tego naszego rejonu miejskiego. Wstępnie mogę powiedzieć również, że przewidziane jest działanie aż w kierunku ujścia. Łącznie z budową slipów, no tak jak żeśmy to wstępnie planowali. Pytanie dotyczące spotkania z przedsiębiorcami, dotyczące współpracy z Afryką. Otóż spotkanie to zorganizował przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Współpracy z Krajami Afrykańskimi, pan Kilian Mulyama, w którym uczestniczyli przedstawiciele Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski. Jest oczywiste, że zostały przedstawione warunki, sposoby, możliwości inwestowania w krajach afrykańskich. Natomiast dodam, że nasze przedsiębiorstwo, chyba jedno z bardziej znanych Filip, cały czas współpracuje z krajami afrykańskimi i prowadzi tam swoją również działalność. Komisja do spraw przetargu. Pani radna, powiem w ten sposób. W tym zakresie, o ile dobrze pamiętam, zostało zmienione jedno nazwisko. Zarządzenie w tym zakresie z całą pewnością jest opublikowane na naszym BIP-ie, więc to jest cały czas dostępna skład komisji przetargowej. Po prostu jedna z naszych koleżanek wyszła za mąż i zmieniła nazwisko. Także w tym zakresie nastąpiła ta zmiana. Siedemdziesięciolecie liceum. No proszę państwa, temat ten również leży mi na sercu, ponieważ jestem również absolwentem tej szkoły i pozwolę sobie w takim razie z 2-3 zdania trochę szerzej powiedzieć. Otóż proszę państwa, jak kojarzycie, bodajże w 2007 roku nastąpiła wymiana gruntów pomiędzy starostwem powiatowym a Piłą, gminą Piła. Starostwo przekazało nam obiekt przy ulicy Bohaterów Stalingradu. My z kolei obiekt byłej szkoły podstawowej numer chyba 12 przy ulicy Świerkowej. W międzyczasie starostwo wystąpiło o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ tego terenu przy tym przeznaczeniu, które było, nie mogło sprzedać, z prośbą o to, aby Wysoka Rada zechciała zmienić przeznaczenie tego terenu pod budownictwo mieszkaniowe. Przechodząc do dzisiejszych czasów, powiem, że w miesiącu styczniu bodajże skierowałem do starostwa pismo informujące o tym, że zmianę planu, procedury związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dobiegają końca, z prośbą o podpisanie porozumienia, o którym była mowa wcześniej, to jest, aby starostwo partycypowało w budowie drogi wewnętrznej, która znajduje się na tym terenie.
No byłoby trochę nieuczciwe, gdyby profity zostały zebrane przez starostwo, a koszty związane z urządzeniem tego terenu leżały tylko i wyłącznie po stronie Urzędu Miasta. Odpowiedź bodajże przyszła w marcu, że no starostwo, pan starosta przedstawi to na zarządzie. Żeby wielce nie przedłużać, konsekwencje były takie, że musieliśmy również dokonać wyceny tego, tych dróg wewnętrznych kosztów budowy i w miesiącu sierpniu zostaliśmy powiadomieni, że Rada Powiatu zaakceptowała współfinansowanie budowy tej drogi wewnętrznej. Od razu mówię, że mówimy o kosztach, łączny koszt bodajże 190 tysięcy złotych. Opracowaliśmy projekt porozumienia, my oczywiście, i przekazałem chyba w ubiegłym tygodniu albo dwa tygodnie temu, nie pamiętam dokładnie, panu staroście z prośbą o wniesienie poprawek bądź akceptację. Wczoraj albo przedwczoraj pan starosta Piechocki do mnie dzwonił, informując, że jest tam drobna nieścisłość związana z własnością terenową. Oczywiście tą, jeżeli ta nieścisłość występuje, tą trzeba usunąć, podpisać porozumieniem i możliwość sprzedaży w tym momencie istnieje. Natomiast podkreślam, w miesiącu styczniu praktycznie byliśmy gotowi do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Dodam również, że z tego co się orientuję, w WPF-ie starostwa budowa tej sali jest przewidziana na 3 lata, 2015, 2018 z łącznym nakładem 8 milionów złotych, więc myślę, że jest to wystarczająca kwota. Powiem również, że mam nadzieję, że starostwo bez większego problemu sobie z tym poradzi, tym bardziej, że jak pamiętam wypowiedź pana Eligiusza Komorowskiego w telewizji Asta, sytuacja finansowa powiatu jest dobra, a nawet bardzo dobra. Takie sformułowanie padło, więc myślę, że w tym zakresie przeszkód nie powinno być. Umowa pomiędzy MOPS-em a pomiędzy Bankiem Żywności a gminą. Otóż proszę Państwa, cały czas ten temat jest procedowany. Niestety to nie jest tak, jak się powszechnie mniema, że jedna strona weźmie na siebie odpowiedzialność, a druga strona mniejszą odpowiedzialność, powiem w ten sposób. W związku z tym do takiej sytuacji nigdy nie pozwolę dopuścić. Pani dyrektor Kolińska cały czas prowadzi rozmowy, być może uda się zaangażować w to inne jednostki, jak na przykład Caritas. I wówczas myślę, że wreszcie ten temat zostanie rozwiązany. I chyba to na wszystkie pytania odpowiedziałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W kolejności pan przewodniczący Paweł Jarczak. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, kolego radny Marku, myślę, że warto dwa słowa w uzupełnieniu tej informacji, którą podał Pan i Pan Prezydent. Otóż myślę, że Pan Starosta pewnie to potwierdzi. Prace nad budową sali, rozmowy cały czas trwają. Pomimo tego, że budżet jakby powiatu nie przewidział w 2015 roku nakładów, inwestycja nie spadła z wieloletniej prognozy finansowej i myślę, że jest to kwestia budowy planu finansowego na tą inwestycję i w którymś momencie mam taką nadzieję jako dyrektor tej placówki, doczekamy się otwarcia tego. Myślę, że jest to kwestia rozpoczęcia inwestycji. Mam nadzieję w 2016 roku. Liczę na to, że pan starosta to potwierdzi i że będzie jeszcze olbrzymia radość z tego obiektu dla przede wszystkim uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Mistrzostwa Sportowego w piłce siatkowej w Pile. Także dziękuję za troskę, kolego Marku. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy się cieszyć z tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli pani przewodnicząca pozwoli, w innym wątku czy w tej samej sprawie? Bardzo proszę.
Panie prezydencie, jestem usatysfakcjonowana tymi wypowiedziami dotyczącymi lobbowania i to myślę, że wszyscy będziemy skłonni lobbować, żeby nasza rzeka Gwda dostała znowuż przejrzystości, bo to jest nasze jednocześnie centrum taki turystyczny, gdzie planujemy stateczki, planujemy smoki, a one się kryją w tych chwastach. Wobec tego szczęśliwa jestem i myślę, że wszyscy powinniśmy lobbować. A mówiąc już o liceum ogólnokształcącym, to mój brat również w 59 roku maturę zdawał w LO Pilskim. Jest to szkoła, która zdecydowanie powinna mieć lobbing i nawet przyspieszający, żeby powstała potężna, piękna hala sportowa, bo ona sobie, ta szkoła zasłużona, zasłużyła na to, żeby miała piękny obiekt. Tym bardziej, że pomniejsze obiekty są stosowane w różnych szkołach, a nasze liceum skromnie czeka. Wobec tego niech nie czeka, wszyscy przyklaśnijmy, żeby powstała wreszcie piękna hala sportowa. Dziękuję bardzo. W tym temacie, skoro już jesteśmy, o głos prosił wicestarosta pan Stefan Piechocki. Bardzo proszę włączyć. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni i zaproszeni goście. Powiem tak, że...